Brawo. Chociaż wierzę w kawę specialty, słuchajcie, nie mogłam się oprzeć i kupiłam w Starbucksie mój ukochany Christmas blend, który kojarzy mi się z Barceloną, z moją mamą i z Madrytem z zeszłego roku, kiedy popiłam sobie tę kawę. Także, no nie powiem, jest pyszna i polecam i robię ją w moim Chemexie. Właśnie przyszła przesyłka od Veganware. Dzięki Angelika, ale wiesz czemu nie mogę odpakować. Dzień dobry, w końcu się witam z wami osobiście. Słuchajcie, jest pierwsza, ale cały dzień nagrywałam, gotowałam dla was specjalne, wyjątkowe, jedyne, premierowe przepisy, które ukażą się 21 grudnia, ale muszę wam zdradzić, co tutaj się dzieje. Tam, tam, tam. Tak wygląda za kulisami moje zdjęcie na Insta. Pomyślałam, że pokażę wam, jak powstaje u mnie przykładowy lunch. Tutaj mamy taką miskę cudów. Mam tak, czerwoną kapustę, którą sobie po prostu posiekałam, trochę miksu sałat, ugotowaną komosę, startą marchewkę i jabłko. I do tego zrobiłam sobie sosik i to mamy jako kwaśne i słodkie, mam sok z pomarańczy, do tego tahini, musztardę, płatki drożdżowe, może trochę mleka roślinnego dodam, ale może być też woda. Całość posypię orzechami, dodam awokado, dodam siemielniane, mam jeszcze trochę konopi i pokażę wam efekt końcowy. Moi drodzy, tak wygląda najbardziej epicka sałatka na świecie. Smacznego ja! Powiem wam, że jestem dzisiaj dramatyczną vlogerką, bo cały dzień gotowałam dla was przepisy, montowałam dla was specjalny film, który ukaże się 21 lipca. Teraz jestem już wyszykowana i ubrana, uwierzcie mi, elegancko, ale mam na sobie moją nieśmiertelną koszulę, ponieważ jest mi trochę zimno. Nie wiem, która jest godzina, nawet nie mam zegarka założonego, ale za jakąś godzinę lecę, tak jak mówiłam, albo nie mówiłam, dzisiaj idę na urodziny mojego kolegi. Zabieram was to prawda ze sobą, ale raczej nie będę tam szczególnie vlogowała. A teraz muszę powoli zacząć się uczyć, bo słuchajcie, za tydzień, mogę chyba to zdradzić, za tydzień lecę do Szkocji, nawet za mniej niż tydzień, mam egzaminy, a jestem totalnie nieprzygotowana, więc teraz przez ten weekend będę się intensywnie uczyć, bo udało mi się już zrobić wszystko, co miałam zrobić, jeśli chodzi o techniczne sprawy tutaj YouTube-owo-podcastowe, także jestem bardzo szczęśliwa. W ogóle chciałam powiedzieć, że ta sałatka, którą zrobiłam, była po prostu przepyszna, a teraz popijam sobie kawę i będę starała się zmotywować do nauki. Także trzymajcie za mnie kciuczki. Jedną z najczęstszych vlogmasowych próśb, kropek, kropuniu, jedną z najczęstszych vlogmasowych próśb od was były przepisy na święta. Moje ulubione przepisy świąteczne, więc postanowiłam, że wam pokrótce powiem, co się u mnie na pewno znajdzie i zawrę w opisie dla was linki. O zupie grzybowej i o kapuście z grochem, czy też pierogach z kapustą i z grzybami chyba nie muszę mówić, więc z takich rzeczy stricte wegańskich, to polecam wam boczniaki i to będą boczniaki zarówno z rodzynkami w pomidorach, jak i boczniaki z żurawiną, to są moje, chyba są po kaszubsku, moje ulubione przepisy, zjadło nomi, także wam je podlinkuję. Do tego w tym roku robię pasztet, znaczy zrobiłam pasztet na warsztatach z Alą z Vegander, jest to pasztet z taką pierzynką pomidorową. Jeżeli jest na blogu, to go znajdę, ale polecam wam serdecznie pasztet dla taty z jadłonomi, to jest pasztet z białej fasoli i też fajny jest pasztet z selera i raz zrobiłam tak, że zrobiłam jeden pasztet, drugi pasztet i trzeci to była mieszanka tych dwóch, także bardzo fajnie to wyszło. Co dalej? Jeżeli chodzi o desery, to oczywiście orzechowiec z jadłonomi, moje ukochane ciasto oraz nie makowiec, tylko piernik pomidorowy z jadłonomi, który jest po prostu hitem i każdy człowiek, który go spróbował, mówi, że smakuje identycznie jak klasyczny, polski, tradycyjny, niewegański piernik. Zastanawiam się, czy jeszcze o czymś nie zapomniałam, ale sądzę, że to już jest wszystko, bo jeżeli chodzi o taki obiad świąteczny, to u nas zawsze jest coś innego. Myślę, że poproszę moją mamę, żeby wam powiedziała za kilka dni, co będzie u nas na obiad w pierwszy dzień świąt, kiedy będziemy mieć gości, bo mamy super menu przygotowane, ale jeżeli chodzi o te wegańskie rzeczy, to u nas po prostu są śledzie, pasztet, klasyczne rzeczy, które są zawsze wegańskie oraz te desery. Natomiast ja będę też w tym roku testowała nowe przepisy,
I dlatego zapraszam Was już 21 na superancki film z trzema nowymi przepisami. Także będzie coś słodkiego, będzie coś do picia i będzie coś wytrawnego. Mam nadzieję, że idealnie na ten ostatni weekend świąteczny. Ja, słuchajcie, jestem gotowa. Trochę się pouczyłam, ale tak szczerze mówiąc to prawie wcale. Zabieram Was ze sobą i miejmy nadzieję, że coś ciekawego się dzisiaj wydarzy.